Jednym z partnerów naszych seminariów uprawowych w tym roku jest firma Syngenta i dzisiaj jest z nami pan Wojciech Łączny, który będzie mówił o tym, jakie nowości, jeżeli chodzi o segment odmian kukurydzianych w tym sezonie przygotowała firma Syngenta dla rolników, ale także opowie pan o rekomendacjach, jakie na ten sezon pan poleca, zarówno w segmencie odmian ziarnowych, jak i kiszonkowych kukurydzy. Przede wszystkim stawiamy na sprawdzone odmiany, czyli odmiany, które mamy już w naszym portfolio, sygnowane brandem Artesian, które nadal rozwijamy i wprowadzamy nowe odmiany typu Dent, które mają bardzo dobry parametr dry down. I tak w tym sezonie do naszego portfolio dodaliśmy odmianę, która jest jeszcze pod kodem, ponieważ czeka na oficjalną rejestrację, pod kodem SE2461 SY Olivia. I jest ona taka przełomowa, ponieważ łączy wczesność z wysokim plonowaniem, ponieważ ma VO240, ale naprawdę bije w plonie odmiany o wyższym VO. Jeżeli chodzi o nasze portfolio ziarnowe, w tym roku także dołożyliśmy wczesną odmianę, która ma współgrać tak naprawdę z tymi naszymi topowymi odmianami, takimi jak jest SY Calo oraz SY Talisman, czyli odmiana SY Astrella, która jest dla tych, którzy szukają czegoś bardzo wczesnego, żeby zbierać kukurydzę bardzo wcześnie, po tym zasiać oziminy. Ona ma VO220, więc jest idealna ku temu. Co się dzieje w naszym segmencie kiszonkowym? W przyszłości mamy produkt Maximize SY250E, czyli mieszaninę trzech odmian. W przyszłości poznają Państwo nasze nowe odmiany, natomiast w tym roku dołożyliśmy do oferty kiszonkowej dwie ciekawe odmiany. Pierwsza z nich to jest SY Fertilius, która jest z programu hodowlanego PRCL, czyli odmian, które sprawdzają się w gospodarstwach mlecznych dzięki temu, że mają bardzo wysoką zawartość skrobi i wysoką zawartość energii, co przekłada się na bardzo wysoką jakość i zwiększenie wydajności mlecznej, oraz odmianę SY Remco, która jest gigantem plonowania, jeżeli chodzi o suchą masę. Jeżeli Państwo mają potrzeby, żeby mieć pełne silosy, ta odmiana idealnie się sprawdzi. Przechodząc już do narzędzia, które spina wszystkie te nasze odmiany w jedną całość i w łatwy sposób mogą Państwo sobie sprawdzić, co nadaje się do siewu na Waszych polach. Jest to narzędzie, które się nazywa Cropice Seed Selector. Od 1 września 2023 dostępne ogólnie. Dla każdego można wejść sobie na naszą stronę, przejść krótką rekomendację, nie zajmie to więcej niż minutę, a otrzymają Państwo gotową rekomendację na adres mailowy. Wprowadzają Państwo proste dane, adres e-mail, zaznaczają Państwo tylko swoje pole i to narzędzie na bazie wyników doświadczeń, wieloletnich analiz pogodowych oraz map glebowych rekomenduje Państwu odmianę, która plonuje najlepiej na glebach i w takich lokalnych warunkach podobnych do tych, gdzie zaznaczone zostało pole. Muszę zadać to pytanie, bo rozumiem, że w tym narzędziu dostępne są tylko odmiany z Państwa hodowli. To po pierwsze, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy to aplikacja jest aplikacją bezpłatną? To może zacznę od drugiego pytania. Jest to aplikacja bezpłatna. Wystarczy tylko wejść na naszą stronę i można sobie już wykonać tą rekomendację. Wracając do pierwszego pytania, są dostępne tylko w tym narzędziu nasze odmiany. Z prostego względu nie możemy rekomendować odmian konkurencyjnych. Nie dlatego, że są gorsze czy lepsze, tylko z tego względu, że możemy testować i przekazywać wiedzę tylko na temat swoich odmian, ponieważ znamy je najlepiej, to po pierwsze, ale jest to też zabronione, żeby wysyłać jakiekolwiek wiadomości, czy pozytywne, czy negatywne na temat naszych konkurentów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, no i za tą krótką rekomendację. Mam pytanie, czy wszystkie te nowości, o których pan wspominał, będą już dostępne w tym roku, w tym sezonie? Tak, wszystkie te odmiany można zakupić u naszych przedstawicieli regionalnych, czy też u naszych partnerów, dystrybutorów. Są dostępne na siewy 2024, dlatego zachęcam. Super, bardzo panu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego, no i powodzenia, aby tych nowych odmian przybywało na polach. Dziękuję bardzo. Jest z nami również pani doktor Katarzyna Rębasz z firmy Syngenta. Usłyszeliśmy już, jakie nowości w segmencie nasiennym, no ale Syngenta to nie tylko nasiona, to nie tylko hodowle, ale to także cały segment środków ochrony roślin, biologicznych środków ochrony roślin i zupełnie nieoczywistych rozwiązań cyfrowych, technologicznych. Gdyby pani mogła przybliżyć, jaką ofertę szykują państwo w tym zakresie?
Jeżeli mówimy o ochronie biologicznej, to idziemy zarówno w biologiczne środki ochrony roślin, jak i biostymulatory, których mamy już pełną grupę i myślę, że mamy się już czym pochwalić. W przypadku takich rozwiązań digitalowych, to od zeszłego roku wprowadzona została usługa InteraScan. Jest to usługa do badania, właściwie do skanowania gleby, a następnie do tworzenia różnorodnych map od makro, mikroelementów przez zawartość węgla organicznego, wodę dostępną dla roślin, skład granulometryczny, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli rolnicy chcą się dowiedzieć, co w tych ich glebach piszczy i co im na przykład dolega, no to mają niezmierną tutaj możliwość, żeby właśnie takie badanie gleby przeprowadzić, a następnie, jeżeli mają oczywiście odpowiedni sprzęt, mogą stosować także zmienne dawki nawożenia, czy też zmienne dawki, czy normy wysiewu nasion. Dzisiaj na seminariach, zresztą podczas wszystkich naszych wykładów, podczas seminariów uprawowych, tegorocznych, bardzo dużo mówimy i dużo czasu poświęcamy glebie. I zaskakujące jest to, jak właśnie niezwykle ważny jest skład granulometryczny, a nie wszyscy do końca sobie z tego zdajemy sprawę, a to urządzenie także pozwala dać nam informacje na ten temat. Dokładnie tak. Nawet potrafi podzielić na różne frakcje. Dzięki temu rolnicy wiedzą, gdzie i dlaczego na przykład rośliny mogą stać w wodzie, albo gdzie tej wody może brakować, czyli pokazują też tą wodę dostępną dla roślin. Z drugiej strony jest to naprawdę doskonała informacja i bardzo dokładna, ponieważ dzięki temu skanowaniu to jest ponad 800 punktów na hektarze, czego no właściwie na tą chwilę żadna inna metoda nie oferuje, a rolnicy dostają bardzo dokładną informację. I wtedy mogą wiedzieć, czy na przykład w danym miejscu wapnować, czy też nie wapnować, gdzie więcej wprowadzać na przykład materii organicznej, gdzie może mniej, ale z dzisiejszych wykładów doskonale wiemy, że nasze polskie gleby są ubogie, materię organiczną mamy niską jej zawartość, więc właściwie wszędzie pewnie trzeba dużo tego stosować. Mam także pytanie odnośnie tego, jak skorzystać z tej usługi, to znaczy rozumiem, że są różnego rodzaju pakiety, ale czy one są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Państwa klientów, jak to wygląda? Tak, są różne pakiety w zależności od tego, co najbardziej interesuje rolnika, począwszy od tych podstawowych informacji, czyli pH, makro, mikro, skład granulometryczny, po już bardzo rozbudowane, zawierające nawet do tych 26 różnych parametrów, gdzie oferujemy także przyszłościowo węgiel aktywny, może właśnie pod te kredyty węglowe, który właśnie pokazuje, charakteryzuje dane pole. Czyli widzimy, że jeżeli na przykład rolnik zastosował, czy wysiał poplony, międzyplony, przeorał je, czy wymieszał z glebą, to badając taką glebę na węgiel aktywny przed tymi praktykami i następnie badając właśnie po tych praktykach, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy faktycznie rolnik te praktyki wykonywał, więc to jest tak może też przyszłościowo. Czyli wystarczy, wracając do mojego pytania, żeby doprecyzować, wystarczy wejść na stronę Państwa i wysłać maila, zadzwonić? Wystarczy wejść na stronę internetową, tam jest zakładka InteraScan, tam wpisujemy wszystkie swoje dane zainteresowanego rolnika i następnie nasz pracownik z taką osobą się po prostu kontaktuje i umawia na skanowanie. Czy jest tak, że jest jakaś minimalna powierzchnia, którą Państwo oferujecie do tej usługi? No żeby od razu powiedzmy sobie wprost. No oczywiście preferowane są większe powierzchnie, bo wiadomo, że ten samochód z tym skanerem musi pojechać, to są też kilometry. Natomiast jeżeli są na przykład rolnicy w danej miejscowości, gdzie mają mniejsze gospodarstwa i są zainteresowani taką usługą, to warto się zrzeszyć, również napisać na przykład jeden w imieniu wszystkich i wówczas taki nasz operator pojedzie na tą wieś i wszystkich rolników może wówczas zeskanować, nawet tych, co mają po 5-10 hektarów. Natomiast oczywiście no, taka minimalna powierzchnia no, to przynajmniej 50 hektarów, tak, żeby to po prostu opłacało się w ogóle w tym kierunku pojechać. Ale jeżeli więcej w okolicy, nie ma problemu, nawet po 2 hektary i po jednym możemy skanować. Rozumiem, to teraz przejdźmy tylko, jeśli bym mogła krótko, gdyby Pani mogła wskazać, powiedzieć jakie nowości w zakresie preparatów biologicznych szykują Państwo na ten sezon, bo wiem, że szykują się już rejestracje.
To już jest zarejestrowany produkt, między innymi Taegro. Jest to produkt na bazie bakterii Bacillus, dedykowany przeciwko mączniakowi prawdziwemu, czy też szarej pleśni. I rolnicy będą mogli już od tego sezonu stosować go jako biologiczny środek ochrony roślin, czyli normalnie zarejestrowany, który przeszedł wszystkie etapy rejestracji. Natomiast mamy pełną gamę również innych produktów biologicznych, tak zwanych biostymulatorów, gdzie naprawdę zawrót głowy, bym powiedziała, momentami, ponieważ od takich już znanych jak Quantis, który rolnicy stosowali w ubiegłym roku właśnie przed wystąpieniem wysokich temperatur, po szerokie portfolio, między innymi Valagro, które znajduje się teraz w naszej ofercie, gdzie mamy takie produkty jak Megafol, Yeldon, czy też inne, Telate, Izabion. Może nie wszystkim nazwy mówią, ale powiedzmy sobie, jakie to są segmenty, z jakich segmentów są to produkty? Są to produkty, które są oparte między innymi o... Jedne z mikroorganizmy, inne o wyciągi roślinne, inne między innymi wyciągi z alg i dedykowane są na różnego rodzaju stresy. Są to stresy między innymi chłodu, mrozu, przymrozków, czy też właśnie wysokich temperatur, czy też łagodzenia stresu po źle wykonanych zabiegach ochrony roślin, przywracanie jak gdyby wigoru roślinom. Są to także preparaty, które pomagają na przykład do lepszego kiełkowania, lepszy wigor, gdzie mamy na przykład stres osmotyczny, czyli na przykład za duże zasolenie. Są to i zaprawy również donasienne, które poprawiają wigor kiełek, czy też na przykład bakterie Rhizobium, poprawiające namnażanie się właśnie tych bakterii, symbiozę następnie z bakteriami brodawkowymi, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie w tym portfolio. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. No, muszę się przyznać, że tych nowości będzie całkiem sporo. Ja pomyślałam sobie, że zawsze mogą, każdy, kto będzie zainteresowany, może wejść na Państwa stronę i tam na pewno będą szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów. Nie tylko na stronie, również u przedstawicieli handlowych, również u innych naszych pracowników, więc zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.